Dziękuję bardzo za zaproszenie na tę konferencję. Solidarni 2010 są bratnią organizacją Reduty Dobrego Imienia, w związku z czym naprawdę należy brawami nagrodzić ich wysiłki od 2010 roku walki o dobre imię Polski i prawdę o katastrofie smoleńskiej. Drodzy Państwo, podczas tej konferencji, która ma na celu tak naprawdę ustalenie relacji pomiędzy Polonią patriotyczną a państwem polskim, no przypada mi powiedzenie paru słów na temat obrony dobrego imienia Polski w kontekście wysiłków Polonii, które oczywiście są wielkie i każdy z Państwa na swoim miejscu o dobre imię Polski walczy. Natomiast chciałbym się podzielić pewnymi doświadczeniami, które zebraliśmy w ciągu tych 4 lat działania Reduty Dobrego Imienia. A to są doświadczenia, które mogą także Państwu się przydać w codziennym borykaniu się z tym, co nazywamy agresją propagandową przeciwko Polsce, co obiektywnie rzecz biorąc istnieje. Polska jest pod agresją propagandową wrogów Polski i ta agresja propagandowa na wielu wymiarach się objawia. Przede wszystkim, dlaczego należy walczyć o dobre imię Polski? To nie jest tylko kwestia naszego sentymentu czy urażonych uczuć patriotycznych, szkalowanie nas słowami polskie obozy koncentracyjne czy oskarżaniem o sprawstwo Holokaustu czy wywołaniem II wojny światowej, bo takie oskarżenia także się pojawiają. To jest także kwestia, którą bez wahania należy zaliczyć do kategorii national security, czyli bezpieczeństwa narodowego. Chodzi o to, że jeżeli Polacy współcześni będą utożsamiani przez narody zrzeszone w NATO z spadkobiercami katów z Auschwitz, czy tych, którzy wymyślili komory gazowe, bo też takie określenie polskie komory gazowe funkcjonuje, to wtedy te narody w przypadku agresji na Polskę nie będą się godziły na pomoc zbrojną przeciwko Polsce, przeciwko agresorowi dla Polski. Bo artykuł 5 traktatu NATO jest ściśle polityczny. Jest mowa o tym, że w przypadku agresji na któregoś z członków NATO będzie udzielona pomoc zgodna z potrzebami, włącznie z pomocą zbrojną. Jeżeli Polacy nie będą się cieszyli sympatią narodów zrzeszonych w NATO, to żaden polityk z tamtych krajów nie będzie dążył do tego, żeby tej pomocy Polsce udzielić, bo będzie się bał przegrać wybory. Więc walka o dobre imię Polski jest jednym z elementów zapewnienia bezpieczeństwa państwa, tak naprawdę utrwalaniem niepodległości Polski. Dlatego tak ważna jest aktywna postawa nie tylko Polaków w kraju i instytucji polskich krajowych, czyli rządu, organizacji NGO, tak jak Reduta Dobrego Imienia, ale każdego Polaka mieszkającego za granicą, żeby w swoim środowisku o dobre imię Polski walczył. I tutaj dochodzimy do pewnego kluczowego problemu, mianowicie w jaki sposób komunikować prawdę o Polsce. Zauważmy, że jeżeli spojrzymy na nasze kontakty codzienne z ludźmi, to mamy pewien sposób komunikowania się specyficzny dla nas, ale niekoniecznie komunikat, który dajemy drugiemu człowiekowi, jest dla niego zrozumiały, bo nawet mówiąc tym samym językiem, używając tych samych słów, możemy przekazywać komunikat niezrozumiały dla tego człowieka, bo on będzie rozumiał nasze słowa według swojej siatki pojęć, swojego rozumienia tych samych terminów. To jest znana sprawa w komunikacji biznesowej, kiedy na szkoleniach tłumaczy się handlowcom, żeby opisywali przedmiot, który sprzedają, językiem zrozumiałym dla klienta. Mamy tutaj dokładnie z tą samą sytuacją. Z tą samą sytuacją dlatego, że język Polaków współczesnych, zwłaszcza zamieszkałych w kraju, jest różny, nie w sensie języka naturalnego, ale w sensie siatki pojęć, od tego, co rozumieją pod tymi samymi terminami ludzie dzisiejszego Zachodu czy dzisiejszej Ameryki. Otóż dochodzimy do kluczowego pojęcia polityczna poprawność. Otóż
Współczesny człowiek Zachodu ma głowę przesączoną terminologią politycznej poprawności, czy w ogóle ideologią genderyzmu. I związane są z tym pewne kalki pojęciowe, które dla nas są no, co najmniej śmieszne. Mówię o normalnych polskich patriotach, a na Zachodzie, czy w Stanach Zjednoczonych, traktowane śmiertelnie poważnie. I dlatego w naszej praktyce działań Reduty stwierdziliśmy, że odwoływanie się do polskiego patriotyzmu, do urażonej polskiej dumy, czy tego, że polski honor, takimi określeniami jak polskie obozy koncentracyjne, że ten polski honor jest znieważony, nie skutkuje, a nawet jest przeciwskuteczny, dlatego że jeżeli mówimy słowo patriotyzm i stosujemy je w odniesieniu do na rynku niemieckim, czy w niemieckim obszarze językowym, to dla przeciętnego Niemca słowo patriotyzm oznacza nacjonalizm, a to jest już krok od hitleryzmu. W związku z czym nie możemy używać tego w tych komunikatach odwołania do terminologii patriotycznej polskiej, tylko musimy dostosować do siatki pojęciowej tych odbiorców. I dlatego komunikujemy językiem politycznej poprawności, co wydaje się śmieszne i oburzające, ale jest skuteczne. I tak słowo polski obóz koncentracyjny, to sformułowanie. Polski obóz koncentracyjny, polski obóz śmierci, polskie komory gazowe, polskie getta i tak dalej. To jest rasistowski język nienawiści przeciwko narodowi polskiemu z wykorzystaniem kłamstwa oświęcimskiego, czyli Holocaust denial, ponieważ jest zaprzeczeniem niemieckiego sprawstwa Holokaustu i dyskryminacją Polaków na tle narodowościowym, politycznym i religijnym. I to skutkuje. To skutkuje, dlatego że to jest język zrozumiały dla nich. Cóż może być gorszego niż oskarżenie o dyskryminację w społeczeństwach Zachodu współczesnym? Spójrzmy na nasze kraje osiedlenia, prawda, tam gdzie mieszkamy na co dzień. Oskarżyć kogoś o dyskryminację, jakąś firmę o dyskryminację, to jest jedna z gorszych rzeczy, które się kończą wyrokami sądowymi. Holocaust denial jest karany w większości krajów europejskich. Język nienawiści także, rasistowskie uprzedzenia także. Więc człowiek, który odbiera tego rodzaju komunikat, na przykład w liście Reduty, informującym, że na jego stronie WWW czy w jego wydawnictwie pojawiało się takie sformułowanie, które jest językiem nienawiści dyskryminującym, opartym na uprzedzenia rasowe, no to natychmiast wywiera wpływ i reakcję redakcji. Chyba że działają ze złą wolą, to wtedy już mamy do czynienia z człowiekiem, który, czy z firmą, czy z wydawnictwem, które intencjonalnie używa tych sformułowań przeciwko Polsce. Natomiast z naszych doświadczeń wynika, że około 80% tych sformułowań to jest źródło ignorancji i głupoty, braku wykształcenia, braku wiedzy o prawdziwej historii. Te 20% to są właśnie ci, którzy z premedytacją używają tych sformułowań, ale to jest inspiracja pewnego mocarstwa, które naprawdę chciałoby, żeby Polska nie była w NATO. Więc Polska ulega agresji propagandowej. I to jest jeden ze sposobów radzenia sobie także w rozmowach z ludźmi, gdy pada słowo polski obóz koncentracyjny albo też oskarżanie Polski o sprawstwo Holokaustu czy o tradycyjny polski antysemityzm i tak dalej. Ponieważ nie ma gorszego przestępstwa na świecie niż antysemityzm, no to oskarżanie nas o antysemityzm jest oczywiście uprzedzeniem i rasistowską dyskryminacją. I teraz tutaj mówię o komunikowaniu w kwestiach historycznych, czy polityki historycznej, tego jak komunikować a propos polskiego wizerunku i wizerunku wynikającego z przeszłości, fałszowanego albo przez jednych, albo z głupoty, a drugich z powodów, nazwijmy to, strategicznych ich państw, w których mieszkają, którymi rządzą. Więc jakie są to powody? Są dwa kierunki, z których te oszczerstwa płyną. Jeden to jest kierunek niemiecki, czyli Niemcy, którzy przerzucają na Polskę swoje winy, żeby nie mieć tego bagażu za plecami, będąc mocarstwem europejskim. Drugi kierunek, to jest oczywiście, to jest kierunek rosyjski. Rosjanom zależy na tym, żeby wypchnąć Polskę z NATO i żeby przerzucić niemieckie winy na Polaków. Wtedy będzie usprawiedliwienie do ewentualnych działań przeciwko Polsce.
bo oczywiście jeżeli Polacy są sprawcami Holokaustu, no to teraz w Polsce rządzą faszyści, a jak są faszyści, to trzeba zrobić z nimi porządek. Natomiast agresja propagandowa, która przeciwko Polsce jest prowadzona, jest także, ma także swój wymiar nie tylko historyczny, ale także współczesny, bardzo, bardzo konkretny, związany ze zmianą polityczną, która nastąpiła prawie rok temu, o której na tej sali już mówiono w poprzedniej części. I otóż tutaj także się jako naród borykamy z tym, jak, w jaki sposób komunikować o współczesnej polskiej sytuacji, o tym, jakie zmiany w Polsce następują i że tak naprawdę tutaj nie ma ani żadnego faszyzmu, ani zagrożenia demokracji, ani tym podobnych zjawisk, o których po pierwsze wrogie temu rządowi media komunikują, po drugie są dosyć hałaśliwe grupy polityczne, które po prostu z powodów utraconej władzy tego rodzaju retorykę podjęły. Nie będę wchodził w szczegóły, dlaczego to robią, ale wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. Otóż tutaj także trzeba... Reduta Dobrego Imienia też się tą problematyką zajmuje, dlatego że naszym statutowym obowiązkiem jest nie tylko prostowanie kłamstw na temat polskiej historii, ale także opowiadanie prawdy o polskiej współczesności. I stąd nasze co jakiś czas wydawane informacje na temat rzeczywistej sytuacji w Polsce, łącznie z takimi tłumaczonymi na język niemiecki i angielski, zestawieniami dotyczącymi prawdy o konflikcie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, czy spis reform, które Polska podjęła po prawie rok temu. To jest cała taka duża tabela z wieloma rzędami i kolumnami, gdzie kompleksowo opisujemy to, co się w Polsce dzieje, co tak naprawdę do społeczeństw Zachodu nie dociera, bo nie mieszkający w Polsce korespondenci zachodniej prasy nie skupiają się na meritum, tylko na wrzaskach. Więc w jaki sposób komunikować to, co się dzieje w Polsce? Otóż tutaj trzeba sięgnąć także do doświadczeń społeczeństw Zachodu i Stanów Zjednoczonych a propos ich rzeczywistości politycznej. I ten komunikat według naszych doświadczeń powinien przebiegać na trzech płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest odwołanie się do doświadczeń medialnych i do ich zainteresowań wynikających z tego, że media informują tak naprawdę nie o zwykłych sprawach, ale o aferach. Z Polski w ciągu ostatnich 8 lat, a jeżeli nie więcej, wyciekało rocznie mniej więcej od 50 do 90 miliardów złotych. To są tak zwane nielegalne transfery finansowe. Na różne sposoby, ale to jest stwierdzone. W tej chwili na przykład polepszenie stanu polskiego budżetu wynika także stąd, że część tych transferów została już obcięta. No i teraz jest pytanie, które nie jest zadawane, a powinno być. Kto jest beneficjentem tych nielegalnych transferów finansowych z Polski po drugiej stronie? W Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Niemczech i tak dalej. To jest materiał dla dziennikarzy śledczych, tych mediów, które jeszcze nie są do końca skorumpowane na zachodzie Europy. Materiałem, który jest podstawą do prowadzenia takich śledztw dziennikarskich, jest audyt, który był przeprowadzony w polskich ministerstwach i spółkach Skarbu Państwa, pokazujący skalę patologii, która się odbywała podczas rządów Platformy Obywatelskiej i wcześniej, w czasach jeszcze, no, całe te 27 lat III RP jest, no, jak wiemy, w tym modelu rozwojowym przesiąknięte i nielegalnymi transferami i korupcją, w związku z czym trzeba sięgnąć głębiej, nie tylko do ostatnich 8 lat. A więc to jest materiał dla śledztw dziennikarskich w mediach. To jest pierwszy komunikat, który tam powinien być podany, żeby się zainteresowały meritum, dlaczego ta zmiana się nastąpiła, dlaczego Polacy zmienili formę władzy. Drugi komunikat, który powinien być pokazywany i tutaj także to jest taka porada dla środowisk, które Państwo reprezentują, to powinien być komunikat do społeczeństw. Otóż społeczeństwa, zwłaszcza zachodniej Europy, ale jak widzimy także w Stanach Zjednoczonych, są, słabo powiedzieć, zniechęcone, zniecierpliwione, zirytowane stanem elit politycznych w tych krajach. Otóż powszechne są oskarżenia o korupcję, po prostu o przestępstwa, ale także o taką korupcję polityczną, w sensie niedopuszczanie nowych twarzy do władzy, że wszystko się kręci w jednym kociołku, nie ma zmiany, mimo że
raz rządzi CDU, raz rządzi SPD, ale tak naprawdę to są ci sami ludzie w sensie ideowym. W związku z czym komunikat do społeczeństw z naszej strony powinien odwoływać się do tego, że Polska walczy ze skorumpowanym establishmentem. I tego samego wymaga od Europy, zwłaszcza w elitach Unii Europejskiej. I to jest komunikat, który będzie zrozumiały dla społeczeństw. Ta irytacja społeczeństw stanem elit jest powodem do tego, że dosyć łatwo zrozumieją, co się w Polsce dzieje i dlaczego taki jest wrzask i agresja propagandowa przeciwko Polsce. I trzeci komunikat powinien być skierowany do elit intelektualnych świata zachodniego, które, jak wiemy, wszystkie są wychowane na lewicowych uniwersytetach. I tutaj, wbrew pozorom, znowu odwołujemy się do ideologii, czy do języka ideologii, która jest jakby zupełnie po drugiej stronie barykady, mianowicie do języka postcolonial studies. Bo cóż takiego się w Polsce dzieje? Przez ostatnie 27 lat Polska miała wszelkie cechy państwa, które, mówiąc językiem socjologii, obrało model rozwoju zależnego. Czyli tak naprawdę model rozwoju kolonialnego. Czy wszystkie cechy takiego państwa mieliśmy? Czy na przykład nieekwiwalentna wymiana z metropolią, produkty słabej jakości dla tubylców. Wszyscy znamy tak zwane zjawisko chemii z Niemiec, czyli produkty, które mają są tej samej marki, brand jest ten sam, natomiast w Polsce jakość tych produktów jest dużo niższa niż tych samych produktów na przykład za niemiecką granicą. Dlaczego tak się stało, to długo by opowiadać. No, na początku tak zwanej transformacji wprowadzono tutaj te produkty pod tymi brandami i się okazało, że jakość może ich być dla Polaków dużo niższa, bo ją akceptują, bo nie mieli porównania. Więc to jest typowy przykład kolonialnych świecidełek dla tubylców. Dalej, jednokierunkowy przepływy finansowe, prawda, z Polski w drugą stronę, co działo się zarówno pod okupacją sowiecką, jak i teraz się działo do zeszłego roku w rozmaitych przestrzeniach. No, tak naprawdę przypomnijmy się sobie, że nie wiadomo było do niedawna, czy Polska jest płatnikiem netto, czy brutto. Dalej, odbieranie godności tubylcom poprzez niską pracę, czyli jedynym czynnikiem rozwoju konkurencyjnego Polski była tania siła robocza. No to jest znane zjawisko, podczas gdy się okazuje, że można by więcej płacić, ponieważ jest w ogóle ogólnie rzecz biorąc system płac w Polsce jest patologiczny. Ten rozwój zależny opiera się na proste zasoby, nie wysokie technologie, czyli jesteśmy pewnym rezerwuarem i taniej siły roboczej i prostych zasobów typu montownia, a nie rozwoju technologicznego. Następnym czynnikiem, który jest charakterystyczny dla rozwoju kolonialnego, to jest buta ekspatów i rozmaitych korporacji, które traktują Polaków, czy te ludy kolonizowane w sposób, po pierwsze z góry, po drugie trudno jest przebić się przez te struktury tubylcom, żeby jakoś zaistnieli. Jak się przebijają, to są bardzo konformistyczni w stosunku do tych ekspatów czy tych korporacji. I tak naprawdę następuje rozwój tak zwanych elit kreolskich, prawda? Czyli tych, którzy się identyfikują z metropolią, a nie z narodem, z którego się wywodzą. Ta buta ekspatów i korporacji, no mamy to na obrazku dzisiejszym, case Facebooka, prawda? Facebook, który cenzuruje wypowiedzi, prowadzi politykę całkowicie niezgodną z naszym prawem, tak zwanym prawem lokalnym. Traktują nas jak kolejnych lokalsów, których trzeba nauczyć cywilizacji, łamiąc nie tylko polskie prawo, ale także konstytucję amerykańską, zapewniającą wolność słowa. Ale z butą nas będą pouczać, jak to należy się w tym Facebooku zachowywać. No i oczywiście następnym elementem takiego rozwoju kolonialnego jest nierówny dostęp do instytucji wykształcenia. Znaczy, znamy tą całą sytuację związaną, że komuniści zdołali swoje dzieci wykształcić na dobrych uniwersytetach i dalej następuje reprodukcja tych elit w tamtą stronę, natomiast strona podbita, takich możliwości nie ma.
No i jest do tego jeszcze jednym z elementów tego rozwoju kolonialnego jest specjalny rodzaj propagandy skierowanych do tubylców, żeby utrzymać ich w tym poczuciu zależności. Tu case niemieckiej prasy, która w prawie 80% jest, zwłaszcza prasy lokalnej, nie należy do Polski. To jest model rozwoju kolonialnego, czy rozwoju zależnego i tym elitom wychowanych na marksistowskich uniwersytetach, tak naprawdę, na lewicowych uniwersytetach, trzeba opowiedzieć, że ten proces, który się w Polsce odbywa, to jest proces dekolonizacji. Dokładnie tak, jak to w teorii marksistowskiej opowiadano. Wydobywamy się z zależności kolonialnej i te wszystkie ataki na Polskę, które się w tej chwili odbywają, z tego wynikają, dlatego że metropolie rozmaite, to nie jest jedna metropolia, tracą wpływy z wyzysku kolonialnego. Używam specjalnie tego rodzaju lewicowych określeń, czy lewicowego języka, nie będąc lewicowcem oczywiście, ale opowiadam o języku, który trafi do odbiorcy. I tego rodzaju komunikat do tych elit zlewicowanych na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych trafi. Więc taki jest model opowiadania i przekazywania komunikatu. Tak jak powiedziałem na początku, jesteśmy obiektem tej agresji, ale musimy się tej agresji przeciwstawić nie tylko reagując w taki sposób, ale także aktywnie komunikując i zapewniam Państwa, że z tego co wiem, władze Polski i czynniki społeczne intensywnie pracują nad tym, żeby tego rodzaju komunikacja nastąpiła i miejmy nadzieję, że od nowego roku Państwo to zobaczycie. Dziękuję bardzo.